Jesteśmy w Apple Cellar. Idziemy degustować wino, białe i czerwone. Dziesiąte wina. Alkohole będą lokalne. Dziesiąta rano. Dziesiąta rano alkohole, ludzie się zjeżdżają. Żeby się napić wina. No fajnie, nie? A później pójdziemy sobie serki oglądać, jak robią. No. Zapowiada się ciekawy dzień. Tak, będzie fajnie. Doedukowałem i już wiem, że to jest wytwórnia nalewek do 29%, nalewki, likiery, najsłynniejsze Alpenbitter z 42 wyselekcjonowanych ziół. Oni już to robią od 1902 roku, czyli 114 lat. Chronią swoją tradycję, więc zaraz będziemy oglądać jakiś pitu, film. Pitu, bla, 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 bla. A może ich interesuje to? Może chcieliby się dowiedzieć? Bo pokazujemy, to trzeba coś powiedzieć o tym miejscu, a nie tylko przeczytałem i jestem mądry, o. No dobrze, zapomnisz tego. Nie, no będę pamiętał. Mhm, ja też. A później będziemy degustować, to jest takie małe muzeum. Tu jest, zaraz będzie jakiś film. Będziemy degustować śmierdzące sery. To nie sery, to nie tutaj. Ale później powiedziałeś, później. Nie no, później, najpierw no, obejrzymy, później. A później tutaj nam dadzą spróbować tej zdrowotnej nalewki. Dobrze, będę zdrowy dzisiaj. No, na korzenie, tfu, na przełyk. Tak, na przełyk. Jest na dobra. Żołądek. Na żołądek, o też. Też. Jelito. Grube. Po tak. Całym oprowadzeniu bierzemy się za degustację. Ja mam Apple Cellar, a on ma jakiś likier. O. Wow. Ale to słabe, takie 20%. Ale pyszne. Ja mam bardzo ziołowe. Kilka słów. Wejście tutaj jest tylko w środy. Za darmo. I jest za darmo. Oczywiście jest sklep, gdzie można kupić wszystkie produkty tutaj wytwarzane. Poza filmem, poza historią można tutaj również... Zwiedziliśmy tą całą fabrykę, pokazali nam jak to wygląda, można było też ziółka zobaczyć, które tutaj używają. Ogólnie no. Bardzo polecamy taką wycieczkę, bo jest naprawdę taka naukowa. Chodźcie na nimy. No. No dobra. To jest lepsze. Oho. Masz mocniejszy. To jak Baileys smakuje. To takie... Może mogę do końca? Ciałowe, możesz. Można coś kupić tutaj, jakby ktoś chciał. Można coś kupić tutaj, jakby ktoś chciał, ale jak mamy bagaż tylko podręczny, to niestety nie możemy nic. Ewentualnie na lotnisku. Pamiętajcie o tym. Mają herbatę? Robią. O to mieliśmy. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że te kremowe są bardzo znane. Jak Baileys. Prawie 18 franków. Ten Appenzeller. To jest właśnie ten. Ten słynny. To jest ten, co objawiłem. A to dobre z Prosecco. Gin dobry. A, bo to łączenie było wcześniej. Też fajne. Gin.
To jest słodkie, też dobre. A to oni wszystko to robią tutaj. Wszystko. Tak, te wszystkie rzeczy, które tu są. Wow. Naprawdę mają wybór. Naprawdę, jeżeli będziecie kiedyś w Szwajcarii, będziecie w okolicach Appenzeller. Appenzell, to wpadnijcie tutaj, żeby zobaczyć do fabryki Appenzell. Alpenbite. My polecamy do sprawdzenia i do skosztowania. W środę o 10 się zaczyna. Panieneczka z okieneczka. Na 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 na. So, kommen wir nach Agropus Kronberg, wo man einfach hat. Das kostet mir 9 Swiss Frank. Tak właśnie, idziemy na jakąś kolejkę. A bo tam jest kolejka taka, wiecie, wagonik, siadasz i sobie przejeżdżasz. No to właśnie będziemy to sobie robić. Oczywiście musimy jakieś wariactwo zrobić, bo to my! O, jest cała instrukcja obsługi. Nie wierzę, że się na to zgodziłem, że on będzie trzymał hamulec. Nie wierzę. Woli być odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo niż za mój telefon. Czym ja się denerwuję? Atrakcja dla dzieci, a... Bo najpierw trzeba być dzieckiem. Aha, to ja jeszcze nie jestem dzieckiem? Wkrótce będziesz. Hände sind bei der Abfahrt an... O cholera! Już się położył, już zgniatasz mi co? Brzuch. Ja tylko nagrywam, pierniczę. Chociaż raz nie robi nic. Trochę stromo, bo ja nie mogę się odprzeć od ciebie. O nie, wiesz, że to zaraz będzie końcówka. Właśnie widzę. Dobrze, że mam okulary, to nie widzicie mojego strachu. Oh. 250 metrów. Oh. Nie wiem, co to oznacza. Ale to nie jest tak jak roller coaster. Już wiem, że się będę bał. Dominiku, bardzo cię proszę, o nie. To trzeba, tak? No to zobacz, gdzie jest hamulec. Już wiem. Ja pierniczę. Nie hamuj tak mocno, delikatnie, Dominik. Dominiku, hamuj proszę. Dominik, hamuj kurwa mać. Dominik. No co? Ale ty jesteś nudny. Ja pierniczę. Nienawidzę cię. Nienawidzę. Nigdy więcej! Dominik! Ja to zginę. Przyjemnięty. O masakra. Ale fajnie! To jakaś blokada mi się nacisnęła. Nie wiem co to jest, ale mam nadzieję, że nagrywa. Ja ci podziękuję w domu, wiesz? Proszę cię, żeby dzwonić. Nienawidzę cię. Durny się cieszy. Mi się podobało, ja mogę jeszcze raz. Ja nie mogę. Ale
On nigdy nie będzie kierowcą. Nigdy nie będzie kierowcą. O. O. Ola. Pierwsza jazda z Dominikiem za nami. No nie było to proste, na pewno. Podobało. A co na mnie? To jest źle zrobiłem. Miałem wyczucie. Jak kierowca ma tyle lat już prawo jazdy, to tak trochę inaczej odbiera różne rzeczy. Ale kierowca w przód i jak w tył. Nie ma żadnego władania nad hamulcem, kierownicą, innymi rzeczami, tak. Więc to był twój pierwszy i jedyny raz.